Jak to będzie czego z tą robotą? Życie, ludzie? Wybieraj, Grzechu, ty zaczynaj. Będziemy szli od dołu ku górze. Zupełnie odwrotnie niż normalnie. Pierdot. Się tyle napociłem jak świnia, żeby to zdobyć, to chociaż Sinner, pogram trochę, nie? Dzięki bardzo za donate'a. Przecież Pawlus PNE jest od samego początku. To razem z Pawlusem i z Turokiem zakładaliśmy ten klan. Film oglądali, Dedu. Dowiedzieli się. No właśnie nie, bo Sinner się pyta. Dobra, dziesiątki. No dziesiątki. Czekaj, bo mam tego teraz tyle, że nie wiem co wybrać. Jakie dobrodziejstwo. Się jeszcze przechwala bydle jedno. Tak. Biednemu to zawsze wiatr w oczy, a on tak. Moja babcia mawiała, że biednemu to zawsze wiatr w oczy i chuj w dupę, więc trudno dyskutować. Okej, okay, dziwną babcię miałeś. Nie, żeby tutaj cokolwiek imputował, no. Wyłącz te tryby. Nie, tutaj... O Boże, zdobywa. Czemu? Zdobywa więcej. Grzechu, możemy go kichnąć z plutonu? Chyba możemy. To się da w ogóle te tryby wyłączyć? Da, wyłączyć wielką bitwę? No jasne. Ja to wyłączyłem. Po co się to włączył? Ja to wyłączyłem, bo to się nie da na tym grać. Dobra, już wyłączyłem. A czy się nie da, czy się da? No da się, tylko że trzeba by na nowo się nauczyć mapy. Kurde, mi, że mam zwiększyć ilość amunicji na lodówce, bo ja cały czas jeżdżę na 12 pociskach. A ile można mieć maksymalnie? Teraz więcej. 20. To i tak nieźle. Na tej mapie to akurat bywa przydatne, jak się przykampisz. Czy to jest normalne, że my cały czas wczytujemy? Nie. Znaczy, jak się ma komputer z drewna, mówiłem ci, że masz tańszy kamuflaż, żebyś wykorzystał. Niedziela już jest, jutro, jeszcze jutro masz ostatni dzień na malowanie. Ej, niuczowieniu, ja mam ważniejsze rzeczy. Tak jest. Ja mam ważniejsze rzeczy do kupienia niż kamuflaże, no. O, no. Halo, hej. Mi się konto premium kończy, kurde, to za 6 dni. Nie wiem. Nie znam tej mapy, gdzie mam jechać. To nie pchaj się na front. Jadę za tobą. Będę duplikował. Grzechu, pamiętaj, masz być operatorem czerwonej linii. Masz być jak Bull Terrier. Jak wściekły byk. Jak Tommy Lee Jones ścigany. Muszę zmienić ten... Kompanów, wiem. No, ale przypomnijcie Alhantala... Ja ci nie będę o tym przypominał. Przypomnijcie Alhantala, że mam dokupić pocisków tutaj po bitwie. Gdzie to bydle pojechał? Gdzie się tą lodówką ryjesz, co? Czekam tylko, jak mnie tu Arta i... Bo ja dość duplikuję to, co ty robisz. Jak padnę, to będzie na ciebie. I moja krew... Arta strzeliła, ale nasza nie wie, że mam przestrzał. Padnie na twoją głowę. W ogóle to nikt z was nie ma przegłosu w tym momencie? Nie. Bo nie mam wota na guzik, co ciekawe, tylko tak normalnie na aktywację głosową. Znaczy ja mam i tak muzykę w tle, bo streamuję, więc mnie to tam twój przegłos jak nie nagrywam, to już aż tak nie denerwuje. Co ty takiego bączka tutaj zakręciłeś, stary? Gdzie ty jedziesz? No bo tam na górze już wszystko pozajmowane, to gdzie się będę wpierdzielał? No ja nie wiem, ja na tej mapie rozegrałem ze 3 bitwy. Serio? No mnie przebił? Ja może z 8, z 10. Specjalista. No widzę, że ty tam sobie damage kisisz. Czy znajdzie się tu miejsce dla takiego grubego prusiaczka jak ja? Super. Mogę się przyglądać drzewom. Uparła się ta Arta. Z lewej myślę, że zraszują flankę. Zobacz, ile tam jest wrogów. Spoko, jak tak zrobią, to będziemy szkrelować. Ziemię bić jak zresztą. Ja tu będę przygotowany. Także ścianę będę mógł wyjrzeć. Łopanie, zanim ja skupię, to będzie jutro.
Jutro też dobry dzień. Ale to bitwa się skończy. No kurczę, jestem taki OP, że wrogowie się boją wyjechać, no i ja tutaj w tym momencie wadzę naszej drużynie. Nikt nie skomentował, znaczy się prawda. Przecież to już od dawna wiadomo, że ty jedyne, co robisz w drużynie, to przeszkadzasz. Mój geniusz praktyczno-strategiczny, mój drogi. Nie wiem, no czuję wewnętrzną potrzebę, żeby się ruszyć stąd, ale wiem, to że jedź. Jak się ruszę, to w tym momencie wyjadą wrogowie, no i to jest ta magia wota. A Hege, dawnośmy nie gadali, powiedz co tam u ciebie w Szczecinie słychać. No dobrze, generalnie. W Szczecinie też. No to jak dobrze, to dobrze. To od kiedy ten Łódź przenieśli pod Szczecin? No byłem ostatnio w Szczecinie. Ale no Szczecin tak jakby trochę prawie nad morzem to Łódź pasuje. Miałem tam wyborzeniówkę. I wiem, ludziska, że Szczecin nie jest nad morzem, nie musicie mi tego pisać w komentarzach. Ja sobie robię. Nad morzem. Nie, ale stary, to jaki ból dupy niektórzy ludzie mają. Nie potrafią zrozumieć, czy po prostu sobie jaja robię. Dobra, dobra, nie uprzejmij twojej głupoty, żartami. No. Właśnie dlatego nie lubię. Oj, jedzie wróg chyba. Będzie z tego bigos. Wow. Coś trafiłem. Kurwa, tam nawet nie musiał celować. Rosu se strzelił. Co ty wiesz o celowaniu? Ty stara dupa jesteś. Nie, to jest patola, trzeba nie. Jak to fajnie wpadło. No dobra, to było fajne, miodne. Mapa to jest taki super pomysł w gierze, to jest szok. Zapomnieli dodać jeszcze, że skoro dodają, kurczę, taką wielką mapę, to żeby usunąć miejsca do kampienia, nie? Narobią tyle miejsc do kampienia, że w ogóle nie da się jeździć na tej mapie. Prawda, prawda, nie zaprzeczę. I potem takie świnki jak ja sobie stoją z tyłu i nic nie robią, tylko szylają. Dlatego ja właśnie też ostatnio miałem już to wyłączyć, bo tutaj na ogół się kampi, nie? Ale nie wyłączyłeś. Bo zapomniałem. No i ty masz sobą pamięć, mój drogi. Jakieś tabletki czy coś? Szybko wyparowałem. Ja ci polecę te moje tabletki na pamięć. No i faktycznie, no patola, boją się podjechać, no bo wiedzą, że tutaj te deki kampią i tyle w temacie, no i taka bitwa. A to wy już wszyscy nie żyjecie. Mhm. Jakie leszcze. Ładnie. Spoko, Perez, bitwa się musi skończyć. No właśnie, to jest też ten problem. Ja jeden strzał oddałem, stary, z damage'em. Znaczy jakikolwiek strzał, jeden tylko. Ja też. O, Godzilla. Czarobury, ty mówisz, że... Patrzę o cierpliwości. Tego trybu się w ogóle nie gra, po prostu jest spokój. Ale no nie zaprzeczę, przecież sam jęczałem na początku tej bitwy, że ten tryb, czemu ten tryb, co to chodzi? Wiecie, kim... ten tryb jest fajny, jak gra szartą. Tak, tylko i wyłącznie. A to prawdopodobnie, no bo tutaj to takie przestrzenie. Generalnie właśnie to jest to, co nie powinno być. Na tym trybie nie powinno być miejsc do kampienia i nie powinno być arty, nie? Tych dwóch rzeczy. I wtedy byłoby spoko, a tak to się nie da pograć. Z drugiej strony, jakbyś mógł wybrać, czym byś chciał grać w tym trybie, to byłoby ten 30 TD-ku. Fakt. Prawdę ci to godo, polać mu! Zmarnowałem trochę pestkę, no ale dobra, dobiłem lufę. To powiedzmy, że było użyteczne. Tam eseta jest? Jest eseta.
Edesza, Robury, zagrałem 10 bitew tutaj, wyłączyłem. Nie da się grać. Znaczy przynajmniej nie tak, żebym czerpał z tego jakąś przyjemność, więc... Dobrze, że to dodałeś, bo wiesz... Kurde, spudłowałem. Teraz taki fajny przestrzał, a ja 20 sekund ładuję, no. W dupę węża! A teraz to by się działo. O, działoby się. Idź po szołwąty, artylerio wredna. To jest takie trochę granie jak na CW. Stoimy, stoimy, stoimy i jebie, jebie. I po bitwie. O, widzisz. O kurde. Cieszę się, że zrobiłem tą godzinę. No kurczę, strasznie by to było wielkim bólem doodbytniczym, gdyby ten pojazd został wycofany z gry i bym go tak naprawdę nigdy nie miał, nie ograł, nie zagrał tym. No, no. Zabawna maszynka czasami, nie? Znaczy jest strasznie dziwna, no trzeba ją umieć opanować, ale mimo wszystko jest ciekawa, właśnie dlatego, że jest dziwna, nietypowa, coś innego po prostu. Jeszcze ciekawsza jest lodówka teraz, wydaje mi się. No nie wiem, ale nasłuchałem się o tym. O kurde, jaka egzekucja. Lodówka ma działo lepsze. Zmietli mnie. Dobra, pany, to wracam. Ja czekaj, ja chcę za pamięci od razu ustawić tę ilość amunicji. Oj, Dedu, to zawsze byś czekał na wszystkich. Nie, po prostu znowu zapomnę ilość amunicji ustawić, już nie ślicze. Gramy jednym czołgiem, to nie możemy nic zrobić, bo gramy jednym czołgiem. Jak gramy kilkoma czołgami, to czekamy, bo kilka amunicji. No nie. Magiczny pancerz Esterfała. Którego? A grillek się odbił, wiesz? Ja. To standard, nie? Może miał hita i pierdyknął w przód, nie? Cześć, Blake. No ale działo Szarobury jednak zbiera dużo lepiej niż na tym. Jest dużo celniejsze niż na... Panowie, przegraliśmy? Na lodówce jest lepsze. Dobra, to przeładuj sobie tam te amunicje. Nie wiem, czy gramy jeszcze raz to samo? Ja bym zagrał jeszcze raz to samo. Znowu dychy? Tak. No, a przecież chciałeś zarabiać. Bo będę chciał, ale to muszę zagrać jeszcze raz. Wyłączył. Jakie leszcze. Cicho być. No musiałem, przepraszam. O kurczę. Mnie się po prostu kasa nie zgadza w portfelu. 14 tysięcy kredek, kminisz? I teraz tak patrzę, wyszedłem z bitwy, patrzę, co jest grane. Nie, ja będę grał dychami, no. A dajże spokój, to jest takie męczące, ale ty już nawet o tym filmy kręciłeś u siebie na kanale, że teraz w tej grze już się nic nie robi poza zarabianiem. I to jest prawda. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio tak, wiesz, przysiadałem do jakiegoś drzewka, że naprawdę... Znaczy, ty tam na pewno tak robiłeś, natomiast ja nie pamiętam, kiedy tak sumiennie przysiadałem do jakiegoś drzewka, żeby móc rozwijać tam, załóżmy, od siódemki do dychy, bez przerw na premiumy. Bo no fizycznie, ja, no... No ja właśnie robię to tak, jak teraz. Wiemy, że w następnym patchu będą francuskie hateki, więc przygotowuję się, zbieram teraz kredyty i potem jak wejdzie, żeby sobie ekspić, nie? Ale no teraz najpierw trzeba te... miliony odłożyć. No teoretycznie Srimo Factoria tutaj jest, więc czasami chyba tych ludzi jakoś wczytuje nie na dychy, no nie wiem. Czasami tak, ale na szóstki rzadko. Serio? EG? Isa wziąłeś? Dlaczego nie? No bo dzisiaj to... EG ma wyładowanego pod korek Golden. Aha, no to chyba, że ja tam myślałem, że zarobkowo. No. Na ja tym gram tylko do zbicia gwiazdki i nara, nie? Na ISie 6 się w dzisiejszych czasach nie zarabia. No to też właśnie wiem i dlatego się zdziwiłem. Ale są 3 gwiazdy na lufie, są! Aaaa, państwo się wozi, nie? Jak jeździsz. 3 gwiazdki na lufie, a prosto jechać się potrafię. Grzechowi się chyba filtr paliwa zacina. Nie bądź taki do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. Aha. A 3 gwiazdki na lufie to ja też mam. Co prawda nie na jednym pojeździe, ale mam. Na niemieckim, bo tam pierwsza odznaka to 3 paski. O, widzisz, dobry przykład. Ty to jednak wiesz, w czym rzecz.
Najważniejsze, że gramy przeciwko Plackowi, 7-5 i Typowi 4. Wszystkim przybijasz. Z palcem w nosie, mój drogi. Niewidzialne stery, V tam z tyłka. Te 3-4, kurde. No to jak STRV tam jeszcze jest, no to już w ogóle full impreza. Na raz się dignął, raz mnie przebił. No teoretycznie się śmieci, ale weź go przebi super teraz. Persja, jadę tutaj plażą. Dobra. STRV wszystkich tutaj, no. Stricendupen. Też 4 tak stoi, że weź go teraz wyjeźdź na niego, on gra na pól na wieżę gra. Jest 6 wyjeżdża. Jest go, patrz, masz go. Ale schował się. A dupa się schowała. Jeszcze raz jakby wyjechał. Wszyscy to go możesz bezkarnie bić. No teoretycznie. Oni tutaj nas zaraz będą robić, na tej stronie, bo ich jest tu bardzo dużo. Tam cicho być. Ja tu też wrogów szkilą. Nasze czołgi nie zauważyły, że to jest Type 4 Heavy. A Juto Hilton. No dobra, ISA 6 nie mam. Już tam się obracam, ale kurde, to ja będę musiał. Dobra, postaram się jakoś tam przestrzał na was zyskać, ale to będzie ciężko. Bo ja będę musiał. Ja cię teraz sukuruję, jakby chciał wyjechać. Podjechać tędy. O, dwie dziewiątki. Tam. Stąd to będzie przestrzał. Nie będzie. Jadę do ciebie bezpośrednio, Duduś, wiesz? Więc przygotuj tam dla mnie cieplutkie miejsce. Jedzie jedynka po mnie. No i już jak dostał? Ekstra. Jak się schował, od razu go zabolało. Asekuracyjnie też tam jadę jak coś. Zaraz miał moje Victoria wsparcie. Duduś, ty tak hop do przodu bardzo? Nie, bo... Duduś po prostu miał hapeczki na zbyciu, wiesz? Nie, coś innego chciałem zrobić, ale nie tylko. A co ty chciałeś zrobić? Sam zaskoczy. Strata 100% hapsów, to takie zaskakujące. Lajcik jedzie. Kurde. Dwa razy spudłowałem, no bosko. Dobra, jadę po tego super persa. Ja jestem w dupiu. Stromofaktorię tam masz. Właśnie widzę, że tam u ciebie gorąco, no ale ja już tam nie podjadę, bo teraz zmieniłem flanki. Muszę pozbyć się super persa najpierw. Mam też dwa TD-ki, które mogłyby bić te 3-4, ale po co? Zwłaszcza TD-a, który jest niewidzialny, jak się gdzie ustawi, jest to... dziewiątka, ten potężny TD-ek, w dupę jego mać? Tutaj gdzieś? Gdzie on jest? No jest na baziu. A tam, dobra, bo już się bałem, że gdzieś go tutaj nagle znajdę. A to by było nieprzyjemne kuku. Ale ktoś tu jest, coś tu Skorpion G jest, kurde, niedobrze. Też niefajny przeciwnik. Dupa, to ja tak nie przeskoczę, jak on tam siedzi. I też dupa. Naklepią równo. Takie to fajne premiumy 8 tiera powprowadzali, że dziewiątka tu przyjechała, zobaczyła Skorpiona G i się cofa. Nie ma, że boli. Type 4 sobie właśnie zgasił Skorpiona. Uczynił go niewidzialnym. No, panowie, jestem z siebie dumny. Ja się pytam, jak grać, jak Type 4 Heavy jest w teamie przeciwnym. Przeciwniczym. No ale to stary, ja mam na tej flance T95. Chcesz o czymś pogadać? No. Błagam cię. Może ktoś coś powiedzieć? O, słuchawki przestały stykać. Szkodliwe warunki pracy. Kurde, magazynek do mnie jedzie.
tu te... Kurde, tu też mnie skorpion klepie, już mam tego dosyć, no. Tu też mnie klepie. Specjalnie wyjechałem z drugiej flanki, no i znowu to samo, i skorpion się odezwał. Żyć się odechciewa na tym brutalnym świecie. No to ja już gram typowego defa, jestem na dobiciu. A Sromofaktoria zaraz obok. I to tyłkiem obrócona. No wiem właśnie, ona jest... Ja jestem w kleszcze, bo jestem pomiędzy 50-100 a tą Primo Victorią. Ja bym do niej podjechał, ale to tutaj mam te deki na przestrzale, więc by mnie zdjęli w sekundę. Nie jestem w stanie się ruszyć. No dobra, spróbuję ją trafić. Może mnie nie zabije. Najgorszy jest ten Skorpion G. Gdzieś tam jest, ale nie wiadomo gdzie. Skrót Skorpion Kupa. A, schowali się, dobra, jadę. Duduś, co ty taki markotny? Co się stało? Maciuś, co się stało? Może dlatego się nie odzywałem, bo mnie nie było przez kilka minut? No to trzeba mówić! Mówiłem? A to może mnie słuchawki wtedy nie stykały, to nie wiem. Mogło tak być. Tak to jest, jak się kurde bierze słuchawki ze śmietnika, które nie działają od 2 lat poprawnie, ale się nie kupi. Ty mnie nie obrażaj, to porządne słuchawki są. Tylko, że nie działają. I ten skorpion mi spierdopcył bitwę. Widzę, że WG wprowadziło kolejną potężną aktualizację. Z tego, co możecie się zorientować, teraz wyświetla się inny napis zwycięstwo po wygranej bitwie. Cały sztab nad tym pracował. No wiesz co, to nie ja kiedyś zapowiadałem szumną aktualizację, w której pojawiły się ptaki na niebie. Wybieraj. Myślę, że każdy z was doskonale wie, do czego bije, no. Full geld grałem i mam 50 tysięcy. Na plus? No jak? Co ty gadasz? No to dobra, no to jedziemy. Trochę jak coś, to możemy, wiesz, jak jest twoja kolej, to możesz coś innego wybierać, nie ma problemu, nie? Ja wiem, że Dedu chce tam grać tym badziewiem swoim, no to mi tam obojętne, mogę grać. Wiesz co, nie wiem, czy to robi tak wielką różnicę, czy grasz preferencyjnym i cię losuje bez przerwy na dziewiątki, czy grasz niepreferencyjnym i cię losuje bez przerwy na dychy. To znaczy, powiem ci, że wolę na przykład Super Persem grać na dziewiątkach, niż STA dwójką grać na dychach, na przykład. Zresztą wszystkim. To gdzie pan tym Super Persem pojedziesz teraz? Gdzie ja pojadę? No. Na środek. Jestem medem w końcu. Żart? Żart, że jestem medem, ale jadę na środek. No to ty, Duduś, na ubojnie, bo heavikiem jesteś. Dobrze. O, już taki po prostu zmarkotniały. Nawet się nie kłóci. Ale olał mnie, bezczelnie zresztą. Zobacz, jaka jest różnica w załogach i wyposażeniu. No. Ale ty tam masz pewnie te jakieś super, hiper, duper wspomagacze, ładowacze i tak dalej. Kawy. Dokładnie, tak jak Viagry. Mówisz. Wiatry też mam. Po kapuście. No pewnie na kawie jedziesz, nie? Nie, na coli. No właśnie. No to o czym my tu w ogóle mówimy, przepana? No o czym my tu mówimy? Ocho na przestrzale? Chyba nie. A twoim jest. Jednak tak. Moim nie.
Aha, no mój pocisk. Nie wiem, co się z nim stało. A jeszcze jeden by wystarczył, żeby go dobić. Ja strzeliłem dwa razy. Nie wiem, co się stało z moimi pociskami. Ale Arta strzeliła, jakby kto pytał. Okej. Myślisz, że coś jeszcze pojechało oprócz tego OHO? Jakieś coś, co będzie snajpić? Nie mam pojęcia. Ale wiem jedno, kurde. Jadę z tobą. Znaczy nie chciałbym się na jakiegoś snajpera nadziać, wiesz, bo jak ja wyjadę na... Ty, no Maluszek. Kurde, odbiłem się od lighta. Czy ty w to uwierzysz? Już mam dosyć. Czy to Victoria snajper? I Conway na hajeczka. Type się prześlizną jakimś cudem. Ale kalafiory mi teraz to działo wali. W ogóle zobacz, co tam się dzieje z drugiej strony, nie? Gdzie ty tam podjeżdżasz teraz? Ja pierdziele, co to działo odwala? Primo Victoria mnie drugi raz przebiła bez w ogóle ten. Bez żadnego ale. Jak on to? Bo może... Arta strzeliła, jakby kto pytał. Ding. A nie, przepraszam, to Conway był. Myślałem, że Arta. Trafiłem. No Conway właśnie z hajeczką wali. No dobre działo to z hajeczką wali. Bo więcej na meczach to napisane. Nie skomentuję. Jest profesjonalnym graczem. Umie czytać. No też dobrze tego CDC-ka zdobili, bo przecież ja bym go nie dobił, bo pocisk stwierdził, że nie poleci tam, gdzie chce. Strasznie narzekamy. Jak baby w ciąży. No ja nie, nigdy. Ja tylko smuci Primo Victoria, która mnie przebija za każdym razem, nie? Ale to tylko wiesz. Ja na razie, panowie, żeby wam nie skłamać, mam zero damage'u. Takie to bogactwo. Taki to dobrobyt. Kalafiory strzelam, ale to działo tak ma, że czasami macie bitwę, w której jakoś się sprawuje, ale ogólnie to francuskie działo nie spisuje się ostatnio najlepiej. To na jego usprawiedliwienie jest to, że mam słabą załogę, więc... Te cztery heavy wyjeżdża. Strzelił. Kurde, tam... Większym problemem powiem ci, że jest ten Conway, który... Kurde, jeszcze w budynek trafiłem. Nie mogę z tą grą po prostu. Ja się już chyba do WOTA nie nadaję, za stary jestem, czy coś. No coś to musi chodzić, no. 0 damage'u dalej. Stromofaktoria na dobiciu. Dobra, typka też już nie ma. Gdzie ta Artka? Co, w grajdole? A nie, myślałem. Strzeliła. Cześć, a co? W
Dobra, chociaż taki honorowy kill na koniec. Ale czasami to już naprawdę... Tu się dzieją takie rzeczy, takie złe rzeczy w tej grze, że po prostu... No nie wiem. No, zarobiłem! 5000, dobrze jest. Teraz Grzesiek, ty wybierasz chyba. Ja 91. Ty się nie przechwalaj.